MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, to już Mściwujewski, mam być na bieżąco, razem ze mną Nawcia. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Której chyba znowu teraz kibicuje cała Polska. Nie wiem, ale bardzo dużo jest ludzi, którzy faktycznie piszą mi, że kibicują, także... Powiem Ci, że wiesz, czasami te pojedynki dziewczyn są takie, że no... nie ma konfliktów i ludzie jakoś tak średnio jem. No mówią, że to jest taka przerwa na papierosa w trakcie gali. A tutaj nie dość, że jest konflikt, to jeszcze Liza tak spolaryzowała no, całe otoczenie freak fightowe, że no myślę, że teraz chyba wszyscy są po Twojej stronie. Mam taką nadzieję. Tak Ci powiem, kurczę, no nie chcę też, wiesz, pysznie tutaj mówić, bo na pewno Liza ma jakichś swoich odbiorców, którzy ją lubią i którzy chcą, żeby ona wygrała, ale tak jak mówię, bardzo bym chciała wygrać, więc jest fajnie. Ona jakieś tam przesłanie miała do jakichś ludzi, jakieś bardzo mocne na face to face. Słyszałeś, co ona tam powiedziała? No ona powiedziała, że ogólnie to przeprasza wszystkich, wszystkie białe osoby, które dotknął rasizm, ale że takie kurwy jak Nawcia, który ją powiedziała mnie, wiesz, kurwa, nie? No. Zaraz Ci w ogóle powiem, co ja o tym myślę, że... Ja przesuńmy się trochę w bok, bo dobrze, schodzę z tego, ja też muszę być tutaj. No, takie kurwy jak Nawcia, co mnie obrażają od roku, to jebać was, coś takiego powiedziała, nie? I tymczasem Liza 2 dni temu wystawiająca statement, który napisał jej pewnie jej menadżer, że no mam nadzieję, że odłożymy na bok wyzwiska. Ja mówię, się trochę nie klei. No tam się kurwa nic nie klei, nie? Jakbym tak miała być szczera, to powiem wam tak, no nic się tutaj nie klei. I to, że ona ma, wiesz, rasistowskie zapędy, a tutaj mówi, że nie chciałaby, żeby w ogóle rasizm w jej stronę był jakkolwiek używany, że ona była biedna, bo ona miała kilka lat i w przedszkolu nie chciały z nią dzieci za rękę chodzić, bo jest czarnoskóra na Ukrainie. Wiesz, to na pewno jest ciężkie życie. Ja oczywiście jestem w stanie się postawić w tej sytuacji, no ale jak ona mówi, że odłóżmy na bok wyzwiska, a wyzywa mnie tam od kurwy, no to trochę się to nie klei, ale ja nie mam z tym problemu. No tu mocno poleciałeś na tych konferencjach, na tych face to face'ach, chociaż face to face nie był taki mocny chyba jak konferencja. Na konferencji to chyba znowu wróciło do tego ognia. No tak, ale ona sama się zaorała, wystarczy jej dać mówić. Tak samo jak dzisiaj, ja to powiedziałam przed chwilą, że ja mogę Ci dać mówić, Ty się sama zaorasz. I znowu powiedziała taką głupotę, wiesz, że no przepraszam wszystkich, którzy są urażeni, ale jebać ją. A spodziewałaś się tego, że taki hejt będzie w internecie? No bo rozmawialiśmy wtedy na wywiadzie od razu po konferencji, czyli jeszcze nie miałaś czasu, żeby to wszystko zobaczyć, nie było też takiego odgłosu w internecie, ale już ludzie to przetrawili, zaczęli pisać swoje właśnie tam przemyślenia na ten temat i spodziewałaś się, że to tak właśnie się potoczy? Nie, ja w ogóle myślałam, że mnie ludzie nie lubią w ogóle, nie? Ale nie wiem, czy zaczęli mnie lubić dlatego, że trochę mnie poznali, czy dlatego, że po prostu bardziej nie lubią jej. Czujesz teraz taką presję właśnie z tej strony, że no dużo ludzi jest za tobą i no chcieliby, żebyś wygrała ten pojedynek? Nie, bo ja też bym bardzo chciała wygrać. Wiedziałam, że są ludzie, którzy na mnie stawiają i którzy chcą, żebym ja wygrała. Teraz szczerze Ci powiem, że mam w ogóle jeszcze mniejszą presję, bo dużo ludzi mi pisze i mówi, że ja już wygrałam. I ja też tak trochę czuję, że to jak Liza po prostu siebie sama, wiesz, podcięła sobie kostki, to już się z tego ciężko wykaraskać. Ogólnie, tak jak Ci mówiłam na samym początku, ja jestem pokorna, ja wiem, że ona dobrze walczy, wiem, że ona ma duże szanse na to, żeby mnie ścisnąć, ale w tym oktagonie, nie? Ale no ja też zapierdalam, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie tak samo jak na konferencji, czyli że będzie dominacja z mojej strony. Twoich umiejętności jeszcze nie znamy, bo nie wyszłaś do walki, ale masz na pewno jeden minus, który ona ma jako plus u siebie, że ty jeszcze nie wchodziłaś do oktagonu, na pewno. Boisz się tego uczucia, czy jednak masz do tego taki ambiwalentny stosunek? Ja mam do tego taki stosunek, że jestem świadoma, że potrzebny jest stres w naszym życiu, który nas motywuje i w ten sposób sobie staram się to wytłumaczyć. Oczywiście, dlatego też, że nie wiem, jak to będzie, kiedy będę wychodziła, to właśnie dlatego nie hojraczę. A ona robi bardzo dużo takich głupkowatych ruchów, które sprawiają, że na niej jest jeszcze większa presja, że wiesz, że mówi, że ja jestem chujowa, mówi, że ja, wiesz, tylko przed komputerem siedzę, mówi o tym, że wiesz, że ja jak kaleka i tak dalej, no nie podoba mi się to ogólnie, że wiesz, że tak o mnie mówi, ale z drugiej strony jestem bardzo zadowolona, że coś takiego robi, no bo to tylko jest głupota z jej strony. Bo jeżeli nawet by ze mną wygrała, no to ludzie i tak powiedzą przecież, że to jest moja pierwsza walka, nie? Ja mam taki po prostu luz w tym, że wiem, że ludzie rozumieją, że to jest pierwsza walka, że to jest duży stres, duża niewiadoma. Jest szansa na podanie sobie ręki po walce, czy nie? Ja ci mówiłam chyba ostatnio, że no jak mnie przeprosi, to spoko, ale potem oglądałam jej wywiady i ona mówi, nie, nigdy jej nie podam ręki. Ja mówię, nie, to spierdalaj, nie? No to ty też nie podasz, jak tak. No nie wiem, no wyjebane mam. Czasami w tym oktagonie jest tak, że jak dacie sobie przysłowiowo po ryju, no to wiesz, te emocje puszczają i sobie jakiegoś tam przytulaska może dacie czy coś. Nie no, tulić to na pewno i nie będę. Przytulanie się jest dla osób wyróżnionych w moim życiu. Dobra, dziękuję ci bardzo i czekam na jutro. Dziękuję bardzo.